Jeżeli piszę na krótki czas, na przykład minutowy, potrafię około 750. Prościej to się liczy w słowach, najczęściej 150 słów na minutę. Uczestnicy pracują nad tekstem w różnej formie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby szybko przełożyć tekst mówiony na tekst pisany i nie tylko. Przedtem, na samym początku, były to zawody profesjonalistów, czyli tak zwanych maszynistek oraz scenografów. Teraz w tych zawodach uczestniczą osoby różnej profesji, inżynierowie, nauczyciele, programiści, uczniowie i studenci, dla których może klawiatura jest taką podstawą w pracy. A przede wszystkim trzeba chcieć. Od tego się zaczyna. Trzeba chcieć nauczyć się pisać metodą dziesięciopalcową, bezwzrokową. I to wystarczy do codziennego, prawidłowego korzystania z klawiatury komputera. A na zawody, no oczywiście trzeba trenować, ćwiczyć. Mamy określone programy treningowe, które trwają w zależności od typu zawodów 2-3 miesiące, czasami krócej. I na samych zawodach warto zaryzykować. W moim wypadku to jest głównie praktyka. Nie przygotowuję się jakoś z żadnymi ćwiczeniami, ale korzystając z komputera dzień w dzień przez chyba już 12 lat, z czasem po prostu stałem się coraz szybszy. No i korzystając, w pewnym momencie doszedłem już do takiej prędkości, że jestem w stanie wziąć udział w takim wydarzeniu.